Niko, gdzie jesteśmy teraz? Spierdalaj. No ale powiedz, gdzie jesteśmy. Zamknij się! Ja bym nie chciał opowiadać tej historii, ale no, wydarzyła się taka sytuacja, jaka się wydarzyła, więc... No. Jak Nikodem wpadł w taką furię, to nie miałem pojęcia w ogóle, co się dzieje. Nie wiedziałem, dlaczego na mnie krzyczał. Ale jak zobaczyłem, że jego ręce drżą i jest strasznie zdenerwowany i podsiekał mu po czole, to wiedział, że to jest coś większego, że to nie jest zwykłe zdenerwowanie. Związane to jest z pewną taką bardzo głęboką przyjaźnią i mieliśmy takie malutkie zwierzątko. I Nikodem, no, postanowił, nie wiem dlaczego w ogóle mu wpadło to do głowy, no ale jeździł z nami w trasy. I towarzyszył nam we wszystkich czynnościach. Każdych. No, widać było, że łączy ich jakaś specyficzna więź. I to zwierzątko pomaga mu wewnętrznie przeżywać różne kryzysy. No ale teraz niestety możemy już tylko wspominać o tym. Dokładnie rok temu byliśmy tutaj razem. Podczas trasy koncertowej wyszliśmy tutaj na zewnątrz, żeby sobie pobiegał tutaj między trawami, żeby sobie pozbierał trochę mleczyków, żeby kłosy ocierały się jego futerko. Będzie mi na pewno go brakować.